Przepis na pizzę prawie domową. Kupujemy pizzę mrożoną, podstawową. Ja wybrałem pizzę z sosem pomidorowym i serem mozzarella, którą kupiłem w Tesco za niecałe 6 zł. Do naszego przepisu potrzebujemy jedną pizzę mrożoną, oczywiście, dwa plasterki szynki, ser parmezan i ser szwajcarski. Ucieramy ser szwajcarski, kroimy plasterki szynki w drobne kawałki. Pizzę mrożoną wkładamy do piekarnika na około 10 minut, pieczemy według instrukcji. Po 10 minutach wyjmujemy pizzę, dodajemy szynkę, ser parmezan i ser szwajcarski i wkładamy z powrotem do piekarnika na następne 10 minut. Wyjmujemy pizzę, kiedy nasz ser się stopi i nabierze lekko złotego koloru. Kroimy i serwujemy. Pizza jest tak dobra, a może nawet lepsza niż słynna. Jeżeli chodzi o składniki, możecie dodawać co dusza albo żołądek zapragnie. Smacznego!